narodzenie Jezusa Chrystusa takowe było. A bowiem gdy matka jego Maria była zmówiona za Józefa, pierwej niźli się zeszli, naleziona jest brzemienną z Ducha Świętego. Tedy Józef mąż jej będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy on te rzeczy myślił, oto anioł pański okazał mu się we śnie mówiąc: Józef jest syn Dawidow, nie boi się przyjąć Maryi za małżonkę twą, a bowiem to co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego, a ona porodzi syna, którego imię nazowiesz Jezus, a bowiem on wybawi lud swój od grzechów jego. A to się wszystko stało, aby się spełniło to, co jest powiedziano od Pana przez proroka tak mówiącego: oto niektóra panna będzie brzemienna i porodzi syna i nazowiesz imię jego Emanuel, co jeśli byś wykładał, znaczy, Bóg z nami. A Józef ocociwszy się ze snu, oczynił jako mu było rozkazał anioł pański i wziął żonę swoje, i nie oznał jej, aż porodziła onego syna swojego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. A gdy się był narodził Jezus w Betlejem mieście ziemi żydowskiej za czasów Heroda króla, oto przyszli mędrcy ze wschodu słońca do Jerozolem mówiąc: i gdzież jest on król żydowski, który się narodził, albowiemśmy widzieli gwiazdę jego na wschodu słońca i przyszliśmy chwalić go. Co gdy osłyszał król Herod, był zatrwożony i wszystko Jerozolem z nim. I zebrawszy wszystkie książęta kapłańskie i nauczyciele ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w onym Betlejem, które jest w ziemi Juda, gdyż tak jest napisano przez proroka: i ty Betlejem, ziemio judzka, nie jesteś napodlejszy między książęty judzkimi, a bowiem z ciebie wynidzie wąs, który będzie rządził on mój lud izraelski. Wtedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadował od nich, którego czasu gwiazda się okazała, i posławszy je do Betlejem rzekł: idźcie tam a pilnie się wywiadujcie o dzieciątko, a nalazłszy je, oznajmijcie mi, abym ja też przyjechawszy, chwalił go. Oni tedy wysłuchawszy króla szli, a oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodu słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko, a gdy ojrzeli one gwiazdę, bardzo wielką radością oradowali się. I oszedłszy w dom, naleźli dzieciątko z Marią matką jego, a opatrzy na ziemię, chwalili je, a otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Wziąwszy tedy rozkazanie od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą odeszli do ziemi swojej. A gdy już byli odeszli, oto anioł pański okazał się we śnie Józefowi mówiąc: wstań, a weźmij dzieciątko i matkę jego i uciekaj do Egiptu, a bądź tam aż ci opowiem, a bowiem to przyjdzie, iż Herod będzie szukał dzieciątka, aby je stracił. A on ocociwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i poszedł do Egiptu. I tamże był aż do śmierci Herodowej, aby się spełniło to co Pan mówił przez proroka rzekąc: jam wezwał syna swojego z Egiptu. Zatem Herod widząc, iż go nagrawali mędrcowie, bardzo się rozgniewał i posławszy, kazał pomordować wszystkie dzieci, które były w Betlejem i po wszystkich granicach jego, ode 2 lat i młodsze, wedle którego się był pilnie wywiedział od mędrców. Wtedy się wypełniło to, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego: głos był słyszany w Ramie, narzekanie, płacz i łkanie wielkie, Rachel płacząc synów swoich, nie chciała być pocieszona dlatego, iż ich nie masz, ale po śmierci Herodowej. Oto anioł pański we śnie okazał się Józefowi w Egipcie mówiąc: wstań, a weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, a bowiem ci, którzy dzieciątko żywot stali, już pomarli. Wtedy on ocociwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Ale gdy osłyszał, iż Rachela oskrolował w Jodzie na miejsce Heroda ojca swojego, bał się tam iść, ale wziąwszy rozkazanie od Boga we śnie, odszedł w stronę Galilei. A gdy tam przyszedł, mieszkał w mieście, które zową Nazaret, aby się wypełniło to co jest powiedziano przez proroki, iż miał być nazwany Nazarejczykiem.